Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wysyła całymi ciężarówkami pomoc medyczną na Ukrainę i kciuk dla Legimi, księgarni internetowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdego e-booka i audiobooka, który Państwo ściągną, idzie na Zarys, a więc zwarliśmy szyki. Drodzy Państwo, dzisiaj odcinek wyjątkowy, moim gościem jest Państwa ulubiony ekspert, ekspert niezależny, Jarosław Wolski. Czołem! Dzień dobry Piotrze, dzień dobry Państwu. Piotrze, coś trochę słabo Cię słychać. Musimy coś zrobić. Poczekaj, spróbuję coś poprawić. Może teraz? Teraz czołem. Zdecydowanie lepiej. To co, chyba trzeba by się i wybrać. No właśnie, pogoda piękna. Cześć. Co? Cześć, górki. Górki. No i takie potężne, wielkie śmigłowce naprawdę nisko nad nami się przesuwały, leciały na poligon na strzelania, no leciały nad plażą. Bo się okazało, że ludzie, którzy zdali maturę, nie są w stanie na studiach, na politologii wymienić sąsiadów Polski, nie? To po prostu niesamowite było. Ja nie jestem ekspertem od polityki, ja nie jestem ekspertem od jakichś takich spraw światopoglądowych. Mogę się interesować historią najnowszą, mogę się interesować innymi rzeczami, ale nigdy w życiu nie nazwę się ekspertem. Spora część mojej rodziny, znaczy rodziny mojego dziadka, tej daczy, została po prostu wymordowana podczas rzezi wołyńskiej, tak, a dziadkowi wydubali oko Ukraińcy. Czepio, ja jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam fajne dziecko, synka, super, tego bardzo kocham, wspaniałą, cudowną żonę. Fajne, zgodne małżeństwo, że jesteśmy po ślubie 11 lat, razem 13-14, żona zjedzie. A więc jesteśmy razem z Jarosławem Wolskim na wyprawie Wolskiego. Drodzy Państwo, to są Góry Izerskie, opuszczona kopalnia kwarcu, a więc bardzo interesujące miejsce. Kochani Państwo, dziękuję Wam bardzo za wspieranie historii realnej. Dzięki Państwa wsparciu możemy realizować takie materiały jak te. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, książki, kubki, ciuchy Ready Bet, a partnerem historii realnej jest KFD, polski producent żywności funkcjonalnej i suplementów diety. A teraz ruszamy już, Jarku, na naszą wyprawę. Dokładnie, zbieramy się. Wyprawa realna dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Lasów Państwowych, które kubikami wysyłają drewno do tartaków. No i w ten sposób, drodzy Państwo, Jarosław Wolski dotrzymał obietnicy złożonej widzom historii realnej i prowadzącemu, czyli mnie. Nie wiem, czy pamiętasz, że obiecałeś, że weźmiesz nas na bushcraft. Tak, no to jest taki bardzo delikatny bushcraft, w zasadzie nie takie życie parę dni w lesie, korzystając z tego, co się znajdzie albo co się ma w plecaku, tylko poszliśmy sobie na taką fajną wycieczkę turystyczną. Ale bardzo lubię wycieczki takie z noclegiem gdzieś, ale nie w schronisku, tylko na dziko, namiot albo w plenerze. Człowiek jest wtedy bliżej natury, może się całkowicie odstresować, zresetować. Naprawdę jest to coś, co pozwala po prostu naładować baterie, oczyścić umysł. Bardzo, bardzo lubię takie wyjazdy, że gdzieś się idzie, śpi, wraca. Staram się, jeżeli oczywiście mam możliwość, przynajmniej raz w miesiącu sobie wyskoczyć na takie wyjście z kimś ze znajomych, z przyjaciół. No i polecam, też to jest fajna forma spędzania wolnego czasu. Oczywiście każdy lubi coś innego, tak? No ktoś chce podjechać nad morze, ktoś inny lubi się spotkać na jakimś zalewie, na basenie, na plaży. No a ja lubię sobie pójść w piękne polskie górki i jakieś takie szlaki mniej uczęszczane turystycznie, jak na przykład Góry Izerskie, bo mam wrażenie, że jestem wtedy bliżej przyrody, bliżej natury i
Cieszę się, że mogę wam coś z tego pokazać, bo jest taki, taki reset jest po prostu. Człowiek trochę zmarznie, trochę wytelepie nad ranem śpiworku, tak jak mieliśmy. Trochę przewieje, ale wraca się z taką pozytywną energią, tak wiesz, fajnie jest się naładowanym i to jest coś, co naprawdę lubię. Ja się cieszę bardzo z tej naszej wyprawy z dwóch powodów. Po pierwsze, nasza robota jest taka, że spędzamy mnóstwo czasu przed komputerami, przygotowywując dla Państwa materiały, czy historii realnej, czy programu Wolski o wojnie. Więc to jest zawsze fajne, miła ucieczka od tego i zawsze przyjemnie to zobaczyć coś fajnego. A druga rzecz to jest to, że się poznaliśmy. Tak, tak. To jest w ogóle, drodzy Państwo, najlepsze, bo tak w sumie współpracujemy ze sobą mniej lub bardziej i gadamy co parę dni dosłownie od roku już prawie. Rok? No tak, rok? Już niedługo rok. Będzie rok, niedługo nam rocznica stuknie. Bez podtekstów. Natomiast w końcu była okazja spotkać się osobiście, no bo tak, Piotr, Warszawa, ja okolice Wrocławia. No i to się tak, czas i odległość tu się nijak nie spinały, nawet jak byłem służbowo w okolicach Warszawy albo zawodowo. No to często był problem, żeby się złapać, no i w życiu, naprawdę w życiu nie pomyślałem, że uda nam się złapać w Górach Izerskich, tak? W tej okolicy i strasznie się cieszę, bo pogoda nam dopisała, jest ładnie, nie ma jakiegoś takiego skwaru, patelni. W nocy trochę mocno wiało, teraz mniej, super, to jest najlepsza, uwierz mi, najlepsza pogoda na góry. Nie ma skwaru, jest taki wiaterek fajny. Jest ekstra. No tak, ale muszę powiedzieć, że nigdy nie miałem w życiu takiej sytuacji, żeby moje życie splotło się z życiem drugiego człowieka, tak jak moje z twoim. Rozmawiamy, wiesz, analizujemy to, co się dzieje na Ukrainie. Szczególnie ostatnio bardzo często nagrywamy te programy, a ja w życiu cię nie widziałem, więc jak przyjechaliśmy do ciebie, no zastanawialiśmy się z Patrykiem, który jest realizatorem naszego programu dzisiejszego. Jak to będzie, nie? Także super. Cieszę się. Ja myślałem, że czasami jest tak, że jak się długo z kimś rozmawia, czy internetowo, czy telefonicznie, to już się tą osobę poznaje, wiadomo, czego się można spodziewać. Świetnie sobie tutaj radziłeś z tym wszystkim. Pokazałeś nam całą taką technologię. Będę cię zresztą potem prosił, żebyś nam pokazał, co jest w plecaku Wolskiego. Ten bushcraft naprawdę w profesjonalny sposób przygotowałeś, choć powiedzmy, że były pewne problemy rano, jak tak. Temperatura spadła do zera i w lipcu, drodzy Państwo, i mieliśmy o 5 rano niezły wiatr tam na górze. Tak, no ale to też wynika z tego, że wybraliśmy miejsce do spania, w którym normalnie nie powinniśmy spać, ale je wybraliśmy celowo, no bo są ładne widoczki ranem, tak? A nad ranem, ale to jest miejsce, no nie śpi się w takim miejscu, gdzie wieje wiatr. Tak, gdzie coś może spać na łeb, gdzie jest bardzo blisko woda. Takie podstawowe zasady, gdzie może coś spać na przykład z drzewa jakiegoś. No i w Górach Izerskich nie śpi się na kopalni kwarcu Stanisław, bo tam generalnie wieje z założenia i tam naprawdę wieje. No ale no, spaliśmy, no bo jest lato i chcieliśmy mieć rano ładne widoki. Ładne widoki były, no minusem było to, że nad ranem 4-5 mieliśmy koło zera. No to Góry Izerskie, to jest też urok. No dobrze, to ja proponuję dwa podsumowania. Bushcraft udał się super. Było naprawdę świetnie. Zachęcam wszystkich Państwa do tego typu aktywności. Wyjdźcie też za komputerów, rzućcie wielkie miasta i przyjeżdżajcie w Góry Izerskie albo gdzie indziej. A drugi mój wniosek to Jarosław Wolski okazał się równym gościem. Jeszcze raz wielkie dzięki. Dzięki. A teraz Jarek, powiedz, jak to się wszystko zaczęło? Ta twoja przygoda z wojskiem, zacząłeś się interesować czołgami, to była jakaś naturalna rzecz, czy sklejałeś modele, jak byłeś dzieciakiem? Nie, to jest ciekawa sprawa. Znaczy to się wzięło z tego, że jak byłem naprawdę małym dzieciakiem, to tam miałem różne problemy zdrowotne i mama ze mną jeździła do sanatorium. I to były chyba Dąbki albo Darłowo Dąbki. Byłem. I to była końcówka lat 80. Ja pamiętam, jak byłem takim bajtlem i stałem z mamą na Wydmie i leciały śmigłowce na strzelania Mi-24. Znaczy teraz wiem, że to były Mi-24, no wtedy wiedziałem, że to był wielki śmigłowiec. No i takie potężne, wielkie śmigłowce naprawdę nisko nad nami się przesuwały, leciały na poligon na strzelania, no leciały nad plażą. No i ostatni pilot zatrzymał się tym śmigłowcem i zaczął mi machać ręką. I to był jakiś taki moment, taki prosty, fajny gest pilota, który zobaczył po prostu, nie tylko mnie, bo tam dużo dzieciaków stało, dzieciaki, no i pomachał dzieciakom. No i to jakoś tak człowieka pozytywnie, małego dziecka pozytywnie od razu nastawiało i do tego wojska, i do tego śmigłowca wielkiego, potężnego, tak, no bo taka wielka marzena, taki dzieciak stał z rozdziawioną buzią, tak, i obserwował wielki śmigłowiec. Zwłaszcza, że Mi-24 są duże generalnie.
No a potem już interesowałem się tym bardziej, czyli jak już miałem tam jakieś kieszonkowe, to mogłem sobie kupić nową technikę wojskową, bo w sumie od samego początku czytałem nową technikę. A teraz piszesz, nie? Artykuły taki no tak, ciekawy. Tak, więc to jest historia gazeta. Historia zatoczyła koło. Tak, dokładnie, więc czytałem te wszystkie artykuły i wtedy nawet bym nie przypuszczał, że będę pisać do nowej techniki wojskowej, tak, że będę jednym z wielu autorów, będę stałym współpracownikiem nowej techniki wojskowej. Bardzo polecam wszystkim zainteresowanym, mega merytoryczny periodyk, naprawdę. Ale twoje studia nie były kierunkowane na, nie wiem, militaria, bezpieczeństwo? Nie no, w zasadzie były. Były? Bo to była politologia, skończyłem politologię i kierunek specjalizacji to był MSP, Międzynarodowe Stosunki Polityczne. Czyli to był kierunek właśnie związany, no dzisiaj się na to mówi geopolityka, tak? Ale wtedy geografia polityczna, bo to była właściwa nazwa, to był jeden przedmiot tylko półroczny w trakcie studiów. Zresztą super prowadzony przez doktora, teraz profesora Juchnowskiego. I pamiętam do dzisiaj taką historię na egzaminie, jak ten profesor wyszedł taki wściekły, trzasnął drzwiami, idę zapalić i do studentów i powtórzyć mi wszystkich sąsiadów Polski. Bo się okazało, że ludzie, którzy zdali maturę, nie są w stanie na studiach, na politologii wymienić sąsiadów Polski. Nie? To po prostu niesamowite było. I żeby było jasne, to była politologia wrocławska w czasie, kiedy na jedno miejsce było 35 chętnych, jeszcze był egzamin na studia, czy był konkurs świadectw, potem były egzaminy na studia. W każdym razie, nie, właśnie kierunek miałem ukierunkowany dość mocno. W ogóle miałem iść na wyższą szkołę oficerską, ale wszyscy z nami wojskowi mi od tego... Właśnie miałem zapytać, dlaczego jak ten mały bajtyl, jak powiedziałeś, który zobaczył tego pilota, wojskowi, nie chciał pójść do armii. Wszyscy wojskowi mi to doradzali, jak jeden mąż. Wszyscy mówili, że armia lat 2000 to nie ma sensu, będą redukcje, że ta armia jest redukowana. Że... I faktycznie, jak się popatrzą, tak politycznie armia była skundlona w latach 2000, jak była traktowana, no to ciężko mieć jakieś tam szczególnie ciepłe uczucia i nie było wtedy perspektyw, tak, szczerze mówiąc. I wszyscy znajomi wojskowi mnie odradzali mi bardzo ten krok. No to poszedłem na politologię, fajne, tym się interesowałem. No i potem było tak, że jako student w sumie się przykładałem do tego wszystkiego, a jednocześnie cały czas tony lektur, wszystkie możliwe periodyki, wszystkie możliwe materiały na ten temat. No i fajnie było dopiero po 2010, kiedy otwarło się część archiwów niemieckich, brytyjskich, gdy można było po angielsku poczytać sobie pewne rzeczy. Cały czas gromadzenie wiedzy, i czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Rosji. I to, co teraz widać, to jest w zasadzie efekt kilkunastu lat, mam prawie 37, no i to jest efekt, powiedzmy, 18 lat przynajmniej gromadzenia wiedzy jakiejś konkretnej, specjalistycznej w tej mojej wąskiej niszy, tak? No bo oczywiście ja mogę coś skomentować dotyczących spraw społecznych, geopolitycznych, politycznych, ale to będzie komentarz, który jest tak samo wartościowy jak komentarz każdego widza kanału, tak? Bo ja nie jestem ekspertem od polityki, ja nie jestem ekspertem od jakichś takich spraw światopoglądowych. Mogę się interesować historią najnowszą, mogę się interesować innymi rzeczami, ale nigdy w życiu nie nazwę się ekspertem. To, w czym w pewnym sensie się specjalizuję, to są kwestie związane z wojskiem, z wojskowością, z militariami, z reformami sił zbrojnych RP, z reformami różnych sił zbrojnych na świecie. No bo na ten temat faktycznie przeczytałem tony lektur, dosłownie, wielu różnych opracowań naukowych, nie tylko jakieś podsumowania czy jakieś syntezy, tylko materiały źródłowe, na podstawie których ja piszę syntezy na przykład do nowej techniki. Wiesz co, bo to jest właśnie to pytanie, które się pojawia bardzo często w komentarzach. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Zawsze jest to samo, po każdym naszym odcinku. Internauci, nasi widzowie pytają, skąd Wolski to wszystko wie? I powiedz, wiele godzin spędzasz dziennie na czytaniu, przez te kilkanaście lat spędziłeś na czytaniu tego? Tak, teraz przez Ukrainę troszeczkę się ustoczniłem, jeżeli chodzi o ten sprzęt militarny. Znaczy, jeżeli chodzi o Ukrainę, to moja wiedza się posunęła do przodu, tak? Jeżeli chodzi o pewne obszary związane z funkcjonowaniem sił zbrojnych. Natomiast jeżeli chodzi o pewne rzeczy, no to mam lukę półroczną do nadrobienia, jeżeli chodzi o pewne periodyki specjalistyczne, sympozja balistyki i tak dalej, ponieważ nie miałem na to czasu, tak? Ukraina mnie pochłonęła dość mocno, zwłaszcza, że no nie jest tajemnicą, że mam firmę, która się też zajmuje OSINT-em, czyli Open Source Intelligence, no są pewne zamówienia z tym związane. Po politologii miałem taki epizod, że uczyłem studentów na bezpieczeństwie narodowym. Uwielbiałem uczyć studentów na bezpieczeństwie narodowym. Z tym się fajnie realizowałem. Miałem zajęcia z dziennymi, zaocznymi. Zaoczni byli dużo lepiej przygotowani niż dzienni, no ale to wynikało z tego, że jeżeli ktoś z własnej kieszeni płacił za studia, to się do nich przygotowywał. To miało dla niego jakąś wartość, nie? No ale za 1300 zł tej rodziny nie utrzymam, tak? Więc poszedłem do pracy w handlu, gdzie też się odnalazłem. I się okazało, że potrafię się dogadać z każdym. Praca w handlu też dawała mi kupę satysfakcji, to było coś wspaniałego. Poznałem
kilka tysięcy lekarzy, bardzo fajnych kolegów handlowców, szefów też zawsze miałem fajnych, firmy też fajne. Więc jakoś takie mam w sumie udane życie i nie mam powodów do narzekania z nim, ale to już tak jak rozmawialiśmy na ofie. Natomiast czołgi zawsze gdzieś były w tle. Zawsze była ta lektura, zawsze było, wiesz, to gromadzenie informacji, zbieranie informacji na temat czołgów. Dobrze, właśnie chciałem zapytać czołgi, wiesz, dlaczego czołg? No bo sam powiedziałeś, zaczęło się ta fascynacja wojskowością od śmigłowca, są myśliwce, artyleria, no mnóstwo fajnych rzeczy. Dlaczego ten czołg? To jest... Od kwestii troszeczkę historycznych, ponieważ interesowałem się kwestiami związanymi z historią II wojny światowej, bronią pancerną, ale finalnie dużo bardziej zacząłem się interesować nowoczesną bronią pancerną. No to broń pancerna, no to od razu jak czytasz coś o broni pancernej, no to chcesz wiedzieć o broni przeciwpancernej. Potem okazuje się, że największym mordercą czołgów jest artyleria, no to się dowiadujesz czegoś o artylerii. No jeżeli artyleria i broń przeciwpancerna, no to też drony, a jeżeli drony, to obrona przeciwlotnicza. I tak się poszerza ta wiedza, po czym się okazuje, że to wszystko nie jest ważne, liczy się logistyka tak naprawdę. Nie? I po prostu liczy się... Co widzimy teraz na wojnie na Ukrainie. Tak. Musisz mieć paliwo, amunicję i informacje. Tak, liczy się żywienie wojny, liczy się to, żeby sprzęt... Sprzęt może być nawet starszej generacji, ale jeżeli jest dobrze utrzymany, żołnierze są dobrze wyszkoleni i logistyka działa, to jest to dużo większa wartość sumarycznie, niż super nowoczesny sprzęt, który notorycznie stoi niesprawny, a żołnierze nie są należycie przeszkoleni, no bo nie ma pieniędzy na szkolenie. Nie? Jaki jest najlepszy czołg świata? Wyprodukowany kiedykolwiek w historii przez człowieka? To jest bardzo trudne pytanie. Gdybym miał obecnie wskazać trzy najlepsze czołgi na świecie, to bym powiedział M1, A2, SEP, V3, Abrams, czyli najnowsza wersja Abramsa. Merkawa MK4, Embarak. Czyli czołg izraelski dodajmy. Izraelski, tak. I bym raczej dorzucił Leoparda 2A7 Plus. I to będzie, to są trzy takie najlepsze czołgi. Każdy jest troszkę inaczej zbudowany, no bo każdy kraj buduje czołgi pod własne wymagania. Ale gdybyś zaformował pytanie inaczej, zapytał się mnie, w którym czołgu chciałbym siedzieć na polu walki, to bym się nawet nie zastanawiał, tylko powiedział Abrams. Abrams, tak? Abrams, bo ma całą amunicję odizolowaną od załogi. I Amerykanie mają naprawdę potężne pancerze czołgowe. To jest non-stop u nich rozwijane. Co kilka lat te pancerze są wymieniane w pojazdach. Więc w sumie najbezpieczniejszy dla załogi jest Abrams. No to jest najważniejsze przecież. No z punktu widzenia żołnierza tak. No jest to, bo żołnierz jest najważniejszy. Tak. A powiedz, to jest też taki paradoks. Nasza znajomość, Jarku, nie wiem czy pamiętasz, zaczęła się też od Abramsów. Oczywiście, że bo tak. Pierwsza rozmowa, możecie zobaczyć Państwo na kanale, troszeczkę tak. Inaczej wyglądaliśmy. Inna była ta formuła naszych rozmów, ale to też fajny, tak, historyczny materiał. Zaczęliśmy od oceny czołgów Abrams, które Polska dostanie, ale kiedy odebraliśmy Cię z domu, jadąc tutaj z Patrykiem, przejrzałem, oczywiście to jest moja mania, jak do kogoś przychodzę, od razu się rzucam na półki z książkami i zauważyłem, że jedno nas jeszcze łączy, mianowicie zainteresowanie frontem wschodnim i walką broni pancernej. Ja jestem wielkim fanem, przeczytałem mnóstwo wspomnień niemieckich asów pancernych. A swój Pakt Ribbentrop-Beck widziałeś na półce? Widziałem. Dziękuję. Ale no, to rzeczywiście jest interesujące. To chyba takie, jeżeli rzadko mówimy o historii, to możemy chwilę pogadać na ten temat tej luźniejszej konwencji. Wielkie starcia pancerne na froncie wschodnim to jest coś dla ciebie jako miłośnika czołgów ciekawego chyba do analizy, nie? Tak, aczkolwiek mam jeszcze inny konik, a mianowicie literatura obozowa związana z Sybirakami. Ponieważ u mnie część rodziny była zesłana na Sybir, część rodziny została zamordowana przez Sowietów w Katyniu. Jest taka w rodzinie piękna tradycja walki o niepodległość Polski i płacenia za to najwyższej ceny. I mam naprawdę dużą ilość literatury obozowej. I nie jest to tylko Sołżenicy, nie jest to tylko Applebaum, no bo to są rzeczy no trochę oklepane, znane, tak? Ale tam jest dużo więcej różnych rzeczy, różnych książek, no i niestety historia polsko-ukraińska, tak, tym też się interesuje, mniej pod kątem historycznym, bardziej pod kątem z jednej strony Chłodomoru, czyli ludobójstwa przez Sowietów wykonanego na Ukraińcach za pomocą głodu, a z drugiej strony bardziej się interesuje no, relacjami polsko-ukraińskimi, czyli Wołyniem. Mhm. Tak, to też jest, ale tu też ze względu na tę historię rodziny, na to, że dużą część mojej rodziny zamordowali Ukraińcy w 1943. No dobry, Jarek, ja myślę, że nie pozwolę Ci, żebyś tak prześlizgnął się po tych tematach, które zasygnalizowałeś. Do każdego z poruszonych przez Ciebie spraw mam pytanie. Pierwsza sprawa, Katyń. Co to za historia rodzinna? Znaczy, historia rodzinna wygląda tak, że mój dziadek od strony mamy miał dwóch, ojca i dwóch braci. Dwóch braci zostało zamordowanych w Katyniu, natomiast on potem z armią Andersa, z drugim korpusem trafił na wyspę.
i zerwał kontakt z moim, znaczy tam, nie wdając się w dywagację, ten kontakt po wojnie się urwał z powodów komunistycznych. Mój dziadek został sam jak palec w Polsce. Jego ojciec był oficerem przedwojennym jeszcze. No i efekt był taki, że ten kontakt po prostu się niestety urwał. Mhm. A byłeś w Katyniu? Widziałeś tą tabliczkę miedzianą? Bo tam są wszystkie nazwiska, wiesz. Nie jechałem w tamtych kierunkach. Bo wiesz co, musimy zacząć w ogóle od tego tą opowieść, że mieszkasz w okolicach Wrocławia, czyli na terenach, które przed wojną wchodziły w do Niemiec, i rozumiem, że rodzina twoja jest z ziem wschodnich. Nie, z wielu. To jest mieszanka. Część to było górnicy, którzy w rejonie Padykale wydobywali węgiel i potem trafili w 1947 jako inżynierowie górnictwa z Francji, a jednocześnie komuniści od Toreza, tak, czy pradziad, trafili w rejon Wałbrzycha, gdzie przejmowali wydobycie od Niemców tak naprawdę. Mhm. No a jako przedwojenny jeszcze inżynier górnictwa i wysokiej klasy specjalista, no to tacy ludzie byli potrzebni komunistom potwornie. Zresztą ten sam był komunistą, pradziad wierzącym, tak, bo to był ten komunista, który wierzył, był członkiem Komunistycznej Partii Francji od Toreza. I takie były losy, tak. I to była jedna część rodziny. Druga część rodziny to byli ludzie, którzy byli przez śmierć katowani i wyrywali im różne części ciała kombinerkami, bo to byli przedwojenni oficerowie i to jest drugi pradziad. Nie został zabity przez Sowietów tylko i wyłącznie dlatego, że podczas forsowania wału pomorskiego zostały poniesione bardzo ciężkie straty. Ale został wcielony do armii Berlinga, tak? Nie, to było tak, że to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo ten pradziadek, no to on brał udział oczywiście w buncie żeligowskiego, w wojnie polsko-bolszewickiej walczył, no i dostał virtuti militari za bzura. Więc w rodzinie została jeszcze legitymacja. Czyli za 39. Tak, za bzurę. No i pradziadek był o tyle specyficzną osobą, że on oczywiście od razu w 39, przynajmniej tak głosi legenda rodzinna, próbował robić jakieś tam konspiracje, jakieś tam ruchy niepodległościowe, tylko robił to w mundurze polskim. Więc jak go Niemcy capnęli, to zamiast go rozstrzelać, to stwierdzili, że w takim razie wezmą i go wyślą do Stutthofu. Od razu. Z automatu. No i w Stutthofie siedział 5 lat. No prawie 6 powiedzmy. No i była taka informacja, że przed tym, zanim Sowieci zbliżyli się do Stutthofu, że Niemcy będą wszystkich zabijać. No i tam była taka ucieczka z Stutthofu, w tym mojego pradziadka. No i oczywiście złapał ich smiecz rosyjski, też radziecki. No i tam torturowali ich, strasznie ich torturowali. Pradziad miał podobno do końca życia ślady po tym torturowaniu. Że tam zrywali mu kombinerkami paznokcie, tak? Nie, różne części ciała mu wyrywali kombinerkami. I to wyglądało tak, że w zasadzie parę dni w śmierci pamiętał gorzej niż 5 lat w oflagu. Przez to, że poniosły takie straty jedna i druga armia Wojska Polskiego, jego jako artylerzystę wcielono. No i skończył wojnę w Berlinie. Tylko potem tak się bał wrócić do miejscowości, w której mieszkał, że jak odnalazł rodzinę swoją, no to trafił na ziemię odzyskane, no bo tu była mniejsza szansa, przynajmniej tak wszyscy wtedy wierzyli, że Ubecja go po prostu dorwie za to, że był oficer. No i był, z tego co pamiętam, chyba sanacyjnym jeszcze oficerem rezerwy, tak? Więc to już w ogóle się obawiał o swoje życie, no i trafił tu. Jarku, teraz punkt drugi naszej rozmowy i tego, czego powiedziałem, że nie popuszczę. Wołyń, bo to jest coś interesującego. Temat bardzo ważny teraz. W swoich materiałach bardzo jasno i naszych rozmowach pokazuje, że jesteś po stronie Ukrainy, że wspierasz Ukrainę, która walczy z rosyjską agresją, ale jest to o tyle w twoim przypadku pewnie, nie powiem, że trudne, ale jest pewien problem, to znaczy twoja rodzina jest doświadczona przez ukraińskich nacjonalistów podczas II wojny światowej. Tak, to jest cholernie trudne. Ponieważ teoretycznie, gdybym stosował politykę historyczną, to ja powinienem absolutnie nie popierać Ukraińców. Ponieważ no, spora część mojej rodziny, znaczy rodziny mojego dziadka, tej daczy, została po prostu wymordowana podczas rzezi wołyńskiej, tak, a dziadkowi wydubali oko Ukraińcy. Zostawili go, bo myśleli, że nie żyje, tak. Bo widzieli dzieciaka, mam kilkuletniego, któremu krew wypływa z głowy i myśleli, że on jest martwy, tak, i tylko i wyłącznie dlatego go nie dubili. Siekierą go uderzono w głowę, tak? Cegłą mu to oko wybili, czy kawałkiem cegły. A gdzie to było? To na Wołyniu, tak? Tak, to było koło Uściługa. To nie był Uściług, tylko to było gdzieś koło Uściługa, jakaś wioska koło Uściługa. Dziadek nawet nie do końca pamiętał, bo był małym dzieckiem wtedy. A wyglądało to tak, że dziadka w Warszawie złapali bez kankarty w 1943.
I rodzina wtedy zebrała całe złoto, wszystko co miała. I dziadka wykupiła z transportu Treblinki, bo tam jechały i polskie dzieci, i dzieci żydowskie. I te wszystkie dzieci miały być zabite, zagazowane przez Niemców. No i ponieważ matka dziadka perfekt znała niemiecki jeszcze sprzed wojny, jako panienka wykształcona, tak? No to poszła pogadać z tymi esesmanami, cała rodzina jakieś złoto przyniosła, wędliny, no to co było w ogóle, żeby go wykupić. No i dziadek mówi, że stoi z tymi dziećmi żydowskimi, polskimi w tym wagonie, nagle się otwierają drzwi, ten wachman stoi, jego matka pokazuje, że ten wachman go łapie za kark, wywala z tego wagonu, a on mdleje. No i rodzina stwierdziła, że skoro dziadek był tak nieogarnięty, że bez kękarty dał się złapać, no to go wyślą do dalekiej rodziny, gdzie jest spokojniej, na Wołyń. I tak trafił na Wołyń. W 43. Tak. Środek ludobójstwa. Tak. Znaczy właśnie chwilę przed. No. No i potem tak się to potoczyło, więc dziadek potem został profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego. Tak. To było tak, że dziadek do końca życia nienawidził Ukraińców. No i ich nienawidził wprost. I w sumie mu się nie dziwię, ale w tej swojej nienawiści był na tyle mądry, że mi zawsze powtarzał, że to nie powinno mieć wpływu na mój odbiór Ukraińców, na to, że Ukraińcy są buforem, że oni powstrzymują Rosjan, że ludzie się zmieniają, że narody się potrafią zmienić. Ale on do końca życia na przykład nie egzaminował studentów z Ukrainy. Jak już były te wymiany, to już dziadek był takim profesorem. Ale bał się, że nie będzie obiektywny podczas takiej wymiany. Nie, czemu wiedział, że oni huleje, tak? Więc prosił kolegów, żeby oni po prostu egzaminowali tych studentów, żeby nie było sytuacji, że on komuś zrobi krzywdę przez to, że jakich on strasznych krzywd dostał tam 70 lat wcześniej, tak, czy 60. I to też była taka głęboka mądrość, więc... Ja myślę, że jak człowiek, wiesz, nabiera trochę doświadczenia życiowego, to odchodzi od tego, co nazywa się kolektywizmem, nie? Czyli traktowaniem całych narodów, społeczności, po prostu jednowymiarowo. Ja pamiętam, kiedyś jeszcze robiłem wywiad z ocalałym też z rzezi, tylko na Podolu. I on powiedział mi rzecz, która mi bardzo mocno zapadła w pamięć i to jest takie moje motto, że nie ma złych i dobrych narodów, są tylko źli lub dobrzy ludzie. Nawet na Wołyniu byli ci upowcy straszni, którzy mordowali Polaków i ci siekiernicy, zwykli chłopi, którzy byli do tego przez nich mobilizowani, ale byli też sprawiedliwi, którzy tych Polaków ratowali. Ja uważam, pisałem o tym wiele razy, że powinniśmy im dawać jakieś medale, tak jak Żydzi dają sprawiedliwie wśród narodów świata. Znaczy wiesz, tutaj tragizm polega na tym, że sąsiad zabijał sąsiada. I że jedna część rodziny łączonej zabijała drugą. Bo wiesz, gdyby to było na zasadzie Tutsi Hutu, tak? Tego typu, że nawet te dwa ludy, jeden ludobójstwo zorganizował drugiemu, oni się nawet optycznie różnili od siebie, tak? Znaczy wizualnie. Natomiast tutaj było tak, że sąsiad sąsiada mordował i to było wstrząsające, tak? No, szczególnie w mieszanych małżeństwach, których było mnóstwo. Tak. I to było z zimną krwią przygotowana ludobójstwo, tak? Czystka etniczna po prostu, ludobójstwo, to była zbrodnia ludobójstwa. I Ukraińcy się z tym nie rozliczyli, tak? I to jest ewidentne. Natomiast patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie, to ja moje poczucie żalu za to, co spotkało moich przodków, zawieszam, bo ja uważam, że należy wspierać Ukrainę. Owszem, do szału mnie doprowadza, jak widzę kretyna, który we Wrocławiu chodzi z czerwono-czarną szmatą gdzieś, tak? Mam ochotę podejść i mu tą naszywkę zerwać, tak? A widziałeś coś takiego? No widziałem, no są debile, no to po prostu są debile, tak? Więc jak widzę coś takiego, jak widzę, jak ktoś pisze tam o herojom sława, no to... No, jeżę się, tak? Natomiast nie chcę, żeby miało to przełożenie na moje postrzeganie tego konfliktu, żebym nie tracił tego obiektywizmu. Znaczy, obiektywizmu. Może inaczej. Ja wiem, czyja strona jest właściwa w tym konflikcie i wiem, kto toczy wojnę słuszną, wojnę obronną i wojnę w słusznej sprawie. Jarek, wiesz, słucham tego, co mówisz o historii. Ona jest bardzo bolesna dla ciebie i widzę też, że twoja rodzina to jest taka typowa polska rodzina o bardzo komplikowanych losach, rozmaitych postawach, różnych miejscach, z których ci ludzie pochodzili, przeżyciach dramatycznych. Natomiast, no cóż, no, wszyscy to znamy też z naszych własnych domów, że ta nasza historia nie oszczędzała naszych przodków. Chciałbym jeszcze pogadać trochę o tobie i nawiążę do tego, co mówiłeś o Wołyniu. A widziałeś film Smarzowskiego? Nie byłem w stanie go obejrzeć. Mój dziadek się do końca życia potrafił w nocy budzić z krzykiem i płaczem, pamiętając rzeź, i nie byłem w stanie tego filmu obejrzeć. To jest film, którego ja osobiście nie byłem w stanie obejrzeć, po prostu. Bo mówię, bo jeszcze pamiętam, jak mój dziadek umierał, był już w stanie paliatywnym i on się jeszcze w nocy budził z płaczem, bo mu się przyśnił Wołyń. Czyli tak tu głęboko ta trauma była. Tak, więc ja nie byłem w stanie tego filmu obejrzeć, po prostu, w ogóle. Słuchaj, to powiedz nam jeszcze coś o sobie, jak mamy taką okazję, siedzimy w tych pięknych okolicznościach przyrody. Jakie filmy ogląda Jarosław Wolski? Jezu, nie miałem czasu na to, wiesz?
Naprawdę, no, był parę problem. Parę chyba w życiu widziałeś. Historyczne, ale dobre historyczne, bo czasami to jest rozczarowanie. Człowiek wie, jak wyglądały jakieś starcia walki, wie, jak wyglądały realia walki, odpala, nie wiem, fury na przykład, furie. Mówi, no nie, nie mogę. No, po prostu, obejrzałem do końca, ale to jest film o czołgu, no to wiesz. To było, no nie, to po prostu nie. Natomiast... Twój ulubiony film? Ojoj, dużo. Ulubiony film, aktor, aktorka? No filmy Smarzowskiego bardzo lubię. Chyba wszystkie, bo one są dla mnie mądre. Oprócz Wołynia. No tego nie oglądałem, ale nie byłem w stanie, sorry. Ale filmy Smarzowskiego, Drugówkę bardzo lubiłem. Fajne, mądre filmy. Pod Mocnym Aniołem mi się bardzo podobało. To mówię od razu, świetna rola, naprawdę. Z takich ulubionych, zagranicznych, oczywiście Helikopter w ogniu. To jest dla mnie naprawdę arcydzieło. I wszystko krąży wokół twojej branży. Trochę tak. Kompania Braci. Uważam, że to był absolutnie mistrzowsko zrealizowany serial. Więc Kompanię Braci dalej mam gdzieś na półce i to było to, co mi się podobało. Cztery Pancerni i Pies. Bo to jest serial, na którym się wychowałem. I teraz tak, z perspektywy historycznej i tego, jak wiem, jak wyglądała wówczas rzeczywistość, no to wiadomo, że to jest najbardziej zakłamany, zafałszowany serial, jaki wypuściła, czy no jeden z najbardziej zakłamanych, zafałszowanych serialów i majstersztyków propagandy PRL-owskiej. To wiem. Co nie zmienia faktu, że to się fajnie oglądało dla mnie, jak byłem dzieciakiem, nie? Słuchaj, jakby miał... Czołg, Rudy, Czterej Pancerni, tu, wiesz, Marusia, w ogóle tutaj do Berlina. Potem człowiek ogląda po latach, wiedząc, jak wyglądała ta historia, jest ta Jezus Maria, nie? Po prostu, co to jest? Ale to... Słuchaj, to było fajne. Jakbym ja miał do wyboru między Dżumą a Cholerą, to bym już wolał stawkę większą niż Życie i Hansa Klossa. Nie, do Hansa Klossa się nie mogłem przekonać akurat. Nie, to właśnie Czterej Pancerni. Okej. Okay. Słuchaj, a powiedz mi, jakiej muzyki słucha Jarosław Wolski? Jezus Maria, każdej. Poważnie. Naprawdę każdej, autentycznie każdej. Bo teraz tak, jest Rammstein. Na przykład, jeżeli chodzi o cięższe brzmienie. Chyba nie. Poczekaj, to jest właśnie najgorsze. Jest Rammstein. Lubię czasami jakieś elektro, jakieś takie bity imprezowe. Z rapu, no to Rychu Peja i Trzeci Wymiar. Ale nie tylko, czasami Słonia. Może ktoś wpisze Słoń, zobaczy teksty i stwierdzą, że ten, że będzie grubiej. Natomiast no, jeżeli chodzi o polski rap, no to Rychu Peja, Solówka, czyli generalnie RPS, Słoń, Trzeci Wymiar, no bo z Wałbrzychu. To były te lata mojej młodości, kiedy Trzeci Wymiar wypłynął, więc trochę polskiego rapu. Z cięższych brzmień, no to przede wszystkim Rammstein. Absolutnie uwielbiam to, co wypuszcza ten zespół. Trochę Majdanków, ale Iron Maiden mi tak nie do końca trafił. Ale to jest, wiem, urażam twoją wielką miłość, ale akurat trochę mniej. Death Metal jakoś mnie nie pociągnął. Troszkę jakichś rzeczy związanych z Sopralem, jakieś takie metalowe brzmienie, jakiś sopran w tle, to też jest fajne. Z innych? Pop? To jest problem, bo jak człowiek przez lata pracował w handlu, to czasami albo wisiał na słuchawce z klientami, albo z kolegami, albo słuchał czasami jakiegoś chłamu. I to mnie trochę skaziło disco polo. Tylko disco polo mnie skaziło jeszcze jeden sposób, a mianowicie, jeżeli człowiek zna w miarę dobrze angielski, ja robię błędy, jeżeli mówię po angielsku, ale bardzo dobrze rozumiem język angielski i w piśmie, i w mowie. I jeżeli człowiek sobie słucha teksty piosenek po angielsku, słuchajcie, one są głupsze niż disco polo. Disco polo przy tym to jest, słuchaj, wiesz, Kamil Cyprian Norwid, nie? Jest, wiesz, Listy na Babilon. Oczywiście nie Twe oczy zielone, żeby nie było, ale mówię, jakieś takie disco polo, w porządku. Poza tym nikt nie słucha, nie, tego chłopu nie słuchamy, a wiesz, jest fajna impreza, jest weselicho takie polskie i wszyscy, wiesz... I co, tańczysz na weselicho? Lubię polskie wesela. Uważam, że to jest fajna tradycja i uważam, że polskie wesela są czymś niesamowitym, tak? Bo jeżeli masz jeszcze taką imprezę, że jest, wiesz, ten, mówi bifor młodzieżowo, czyli masz tuczenie butelek na przykład, tak? Czyli butelki, potem masz wesele, potem masz poprawiny, no to wiesz, masz gruby tydzień imprezy. Super sprawa. To super rzeczywiście. Ja uważam, że polskie wesela są czymś niesamowicie tylko potem trzeba ciekawym. To odchorować parę tygodni. No wątroba pracownik miesiąca, nie? Ale nie, to jest dla mnie coś wspaniałego, naprawdę. Jarek, sporty. Sporty. Bushcraft już wiemy. I to jest właśnie ciekawa sprawa. Ja generalnie trochę spinaczki, trochę sobie, znaczy głównie jeżeli chodzi o spinaczkę, trochę kwestie związane ze czymś, co bym nazwał speleologią industrialną, czyli z kolegami miałem takie hobby w czasie studiów, że stare kopalnie zwiedzaliśmy. Czyli wchodziliśmy na dziko do byłych kopalni w różnych krajach w Polsce i zwiedzaliśmy stare kopalnie, wyrobiska kopalniane. No, to były techniki liniowe, w szybach nieraz po paręset metrów. To mnie interesowało.
Więc raczej takie sporty indywidualne. Wiaferaty, jakieś tego typu turystyka kwalifikowana. Sporty zespołowe nie, raczej człowiek tak bardziej indywidualnie do tego podchodził i raczej szedłem w tym kierunku. Dobrze, a druga strona, czyli jesteś kibicem? Oglądasz mecze? Nie, żona ogląda. Gdyby nie to, że żona ogląda, to ja raczej nie oglądał, ale fajny sport, ale nie, po prostu mnie nie pociąga, tak? Mówisz o piłce? O piłce, tak. Nie, w ogóle o siatkówce, piłce. Skoki narciarskie czy inne takie? Też nie. Nie, po prostu. Ale tu mówię całkowicie serio, tu zaraz pewnie będzie hejt w komentarzach, ale... Ale nie, jakoś nie... Rozumiem, że dla wielu ludzi to jest pasja. To jest coś fajnego. Piłka jednoczy, tak? Może dzielić, ale jednoczy. To mi się podoba. Tak patrzę na to już bardziej trochę socjologicznie. Ale nie jestem fanem. Mówię, moja żona jest zapaloną kibicką. I siatka, i noga, i w ogóle. I pewnie gdyby nie żona, to bym nie oglądał meczy. Tu mówię całkowicie poważnie. Ale nie dlatego, że nie wiem, że jestem przeciwnikiem piłki nożnej, tylko dlatego, że nie ma tego, wiesz, tego boom, tego wow. Po prostu. Słuchaj, nie zdradzę wielkiej tajemnicy, bo mówiłeś o tym nawet w historii realnej, że jest jeszcze w twoim życiu, oprócz wspaniałej żony, bąbelek słynny. Tak, tak. I śmieszne jest, drodzy państwo, to, że na początku, kiedy nakręcaliśmy nasze programy, większość internautów uważała, że ten twój zimny łokieć na tej balustradzie z boku to jest łóżeczko bąbelka, ale to jest, bo byłem, widziałem... Bąbelek rośnie na drożdżach i to już jest szkoła już, nie? Więc latka lecą. Czas pędzi, co? To jest nie do uwierzenia. Pędzi. Tak, dziecko się wczoraj rodziło, a jutro idzie do szkoły. Tak, czas pędzi, ale posiadanie dzieci to jest coś absolutnie wspaniałego. Ja się mega realizuję jako ojciec i jak miałem do wyboru praca albo własnego młodego, to od razu wybierałem własnego młodego, bo uważam, że po prostu nic... Czas z dzieckiem to jest coś... I brak tego czasu, tego się nie nadrobi. Nie nadrobi się kasą, nie nadrobi się potem. Kupa osób robi ten problem, że ten czas z dziećmi przecieka przez palce. Bo kariera, bo praca, bo to... Nie, u mnie, jeżeli ktoś stawia pracę nad rodziną, to moim zdaniem to nie jest... To się odbije czkawką, tak? To może być jakiś krótki czas, po prostu, że to jest taki moment w życiu, że chcesz się dorobić, że chcesz coś zrobić, ze swoim życiem dorobić albo zrobić karierę. Okej, wtedy rodzina na jakiś czas musi zejść na dalszy plan, bo nie masz czasu na nic, tak? No po prostu śpisz, pracujesz. Ty to wiesz, ja to wiem, tak? I to jest cena, którą się płaci za po prostu bycie dobrym w jakiejś dziedzinie, po prostu. To rozmawialiśmy o tym, jak tu jechaliśmy. Pamiętasz, tak. Ja właśnie powiedziałem, tak. Że człowiek, który osiąga jakiś sukces, oczywiście, no chyba, że wiesz, jest jakiś super zawsze szczęście, się za zawsze to jest płaci. To po prostu olbrzymia ilość pracy. Piotrze, ja zawsze za to się płaci. Zawsze za to się płaci. Ja to, co ci mówiłem, wiem doskonale, że każda minuta spędzona na YouTubie, przygotowując te materiały dla Państwa Historii Realnej, czy twoje kanały Wolski o Wojnie, każda książka, którą napisałem, artykuł, który zrobiłem, to są minuty, które miałem mniej z rodziną, nie? Tak. I dlatego, no cóż, no to jest ta cena, a powiedz, to jest trochę wyprzedziłeś pytanie. Tylko, że to jest ważne, żeby w pewnym momencie wiedzieć, że zachować, jeżeli będzie się to dalej robić, to się będzie robić krzywdę własnej rodzinie. I wiesz, może też jest przez to w Polsce tyle rozwodów, tyle... Dzieci, które niby mają rodziców, a są niewychowane, bo nie zostały wychowane, bo im rodzice czasu nie poświęcili. No, to są ciężkie tematy, a z drugiej strony trzeba pamiętać, że no, mamy sytuację ekonomiczną, jaką mamy. Tak? Wiesz, inflacja, problemy, jakieś kredyty, zadłużenia. No i ci rodzice muszą mieć co do garnka włożyć, więc wiesz, trają na etatach, biorą nadgodziny. No i nie mają czasu na dziecko. Nie? I to są, wiesz, to są też takie tragedie potężne. Więc ja jestem tutaj daleki od pochopnego oceniania. Ja wybrałem taką drogę w życiu, ja mam takie ideały, takie poglądy i się ich trzymam, ale mam ten luksus, że mogę się ich trzymać, tak? No dobrze, ale zapłaciłem za to 10 latami pracy w handlu. No tak. No dobrze, a co jest najważniejsze dla Jarosława Wolskiego w życiu? Rodzina. Rodzina, mówię całkowicie poważnie, rodzina. Bo... Nie czołgi. Nie. Czołgi to jest hobby. To jest fajne hobby, które w pewnym momencie zmonetyzowałem. Okazało się, że nam w jakiejś tam bardzo specjalistycznej wiedzy, której gromadzę, da się zarabiać, tak? Natomiast nie, najważniejsza jest rodzina. Mieć fajne, poukładane życie rodzinne i być po prostu uczciwym, przyzwoitym człowiekiem. To jest najważniejsze. Bo nie, to mówię ci całkowicie poważnie. Poznałeś mnie trochę przez ten wyjazd, wiesz, jak to wyglądało. Natomiast uważam, że rodzina jest najważniejsza, bo kasa może być, może i nie być, ale mówię, kasą się nie kupi pewnych wartości autotelicznych, tak? Czyli wartości, które są wartościami samymi w sobie. Tak? To od razu dodam, to się dokładnie mówi, że są wartości autoteliczne. I pieniądze nimi nie są. Pieniądze to jest środek do czegoś, a nie cel sam w sobie. Ja do tego tak podchodzę. Wiemy, co masz, a teraz zapytam cię, czego nie masz. Czego ci w życiu brakuje? Trochę zdrowia ostatnio. To zdrowie moje podupadło przez ciężkie lata pracy w handlu, naprawdę ciężkie. I przez COVID-a.
którego miałem. Zdrowie mi trochę podupadło, to fest mi podupadło. Więc wolałbym mieć więcej zdrowia. Poza tym, kurczę, Piotr, jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam fajne dziecko, synka, super, tego bardzo kocham. Wspaniałą, cudowną żonę. Fajne, zgodne małżeństwo, że jesteśmy po ślubie 11 lat, razem 13-14, żona zjedzie. Dobrze mi się żyje, mam fajne, udane życie. Naprawdę, to mówię całkowicie poważnie, chciałbym, żeby większość Polaków miała takie fajne, spokojne, udane życie. Bo myślę, że wszystkim byłoby lepiej w tym kraju. Owszem, zapłaciłem za to cholernie ciężką pracą, żeby było. Nie ma darmowych obiadów. To była bardzo ciężka praca. Jestem tu, gdzie jestem. Żeby nie było, nie jestem jakimś bogaczem, nie jestem jakimś milionerem, nie mam nowego auta, nie stać mnie na nowe auto, nie mam willi pod miastem, ale po prostu mam fajne, udane, dobre życie, z którego jestem mega szczęśliwy, mega zadowolony. I oby się to kręciło jak najdłużej, po prostu. No dobrze, to ostatnia sprawa. Jak znosisz tą popularność, eksplozję popularności w ostatnich miesiącach, mówiłeś, że zaczepiają cię ludzie na ulicach, proszą o selfie, uścisk dłoni, mówią, że oglądają. I to jest dla ciebie przyjemne, krępujące, zaskakujące? Byłem pewnie potwornie skrępowany. Dalej jestem tym skrępowany, natomiast u mnie to skrępowanie jest maskowane tym, że przez 10 lat w handlu zostałem wytresowany, tak? Więc ciężko już mnie zaskoczyć, więc oczywiście nawet jak jestem potwornie skrępowany i zażenowany, ale w ten taki dobry sposób, że uważam, że ja na to nie zasłużyłem, tak całkowicie poważnie, no tak ktoś do mnie podejdzie, chce zrobić zdjęcie, uścisnę mu rękę, pogadam, uśmiechnę się, spojrzę w oczy, no bo i to jest u mnie taki sposób poradzenia sobie z tym, że ja nie czuję się być tak wartościowy, jak mnie oceniają ludzie. To mówię całkowicie poważnie. Jak sobie radzę z tą popularnością? Wszystkim znajomym i rodzinie mówię, że jeżeli zobaczą, że nie daj Boże zacznę gwiazdożyć albo coś mi uderza do głowy, to mają zadzwonić i mnie zjechać z góry na dół od razu. Żeby nie było takiej możliwości, ja mam naprawdę wspaniałe grono przyjaciół, bardzo fajną rodzinę i to też są ludzie, na których zdaniu mogę polegać, tak? Czyli jeżeli im powiedzą, Jarek, coś ci się nie tak dzieje z główką, no to z łepetynką, no to ja wiem, że coś się będzie działo. Na razie tak nie mówią, pytam się regularnie, bo to jakikolwiek sukces, o ile to można nazwać sukcesem, to weryfikuje, tak? Weryfikuje na plus albo weryfikuje na minus. Nie chciałbym być zweryfikowany na minus po prostu. Drodzy Państwo, my weryfikujemy Jarosława Wolskiego na plus po tym buszkrafcie. Rozmawiałem dzisiaj z człowiekiem szczęśliwym. Tak, tak, naprawdę mam udane, szczęśliwe życie i no, by się to jak najdłużej kręciło, po prostu. No, co mówię całkowicie serio. Jarek, wracamy na buszkraft. Wracamy. To mam propozycję, może byś nam pokazał swój plecak, plecak Wolskiego. Tak, dobra. Może być plecak Wolskiego, chodź. To zacznijmy od kików. Ja sam uprawiam Nordic Walking czasami, ale te są jakieś specjalistyczne. Tak, to są kiki, znaczy to turystyki, tak? One po prostu mają bardzo prosty system rozkładania. Lubię je, chodzę z kikami, bo jeszcze w czasach studenckich uprawiałem marszobiegi po górach, czyli duże obciążenie, na przykład nie wiem, 40 km po górach, 30 parę. Czyli lekki jest? Leciutkie są, one są bardzo lekkie. Okej, dobra. I kiki są moim zdaniem, dla mnie są niezbędne, no bo mam po prostu zjechane stawy, tak? No niestety, starość, po tylu wyprawach. Dobrze. To jest ze śmiesznych rzeczy, to w ramach minimalizmu mam statyw pod aparat, taki malutki. I do niego mam już oczywiście popularną kamerkę sportową, bo już z noszenia, to jest ciekawe, lubię robić zdjęcia. No właśnie, robić zdjęcia zwierzętom. Tak, ale targanie aparatu, obiektywów zostawiam już na wyjazdy stricte fotograficzne. Idę w teren, to komórka, kamerka sportowa, prosty statyw ewentualnie. Ja pamiętam twoje zdjęcie pięknego orła, które pokazaliśmy już w historii realnej, ale jeszcze kilka naprawdę pięknych zdjęć zrobiłeś. Okej, idźmy dalej. Plecak, wielkość 35 litrów. Jeżeli idzie się gdzieś na dobę, jest to potąd w warunkach letnich, tak? Okej, tylko jeszcze wiesz co, zanim zaczniesz zaglądać do środka, to jest jakiś gadżet z filmu Dune, jakaś rurka? Nie, to jest camelback, czyli pojemnik na wodę. W plecaku mam taką kieszeń, gdzie jest osobny pojemnik na wodę, do której wchodzą 3 litry wody. Mhm. Dobra, co jest w środku? W środku, w dużym skrócie, jedzenie, śpiwór letni, materac pompowany i cały namiot. Mhm. Trochę ciuchów, w sumie tyle. Z takich co ważniejszych rzeczy, staza. Gdyby na przykład człowiek się z nożem w kieszeni wywrócił. A masz nóż? Tak, oczywiście. Duża taka kosa jak maczeta? Nie, scyzoryk. To jest apteczka, gdzie mam powiedzmy takie bardzo podstawowe rzeczy. I opatrunki, nadmanganian potasu do dezynfekcji, parę innych rzeczy.
I taka moja... Czuję się bezpiecznie z tobą. Malutka, malutka apteczka. I to jest jedna rzecz. Dobra. Teraz tak, tutaj mam butelkę z filtrem wody, czyli oprócz Camelbaga mam jeszcze taką butelkę z filtrem, że mogę nabrać wody z dosłownie dowolnej kałuży. I skuteczny jest ten filtr? No tam może nawet padlina leżeć w tej kałuży, jak zabiorę wody, nic mi nie będzie, tak? Bo na tyle filtr jest wydajny i skuteczny, więc to jest też bardzo fajna rzecz. I przy okazji ja mam niechęć do kupowania wody z plastiku. W miarę możliwości staram się brać kranówę, filtrować. No bo nie chcę kupować plastikowych opakowań, żeby nie robić więcej plastiku na ziemi. Takie trochę proekologiczne, powiedzmy, podejście. Teraz tak, środek na komary, czyli taki naprawdę mocny na DET, czyli na pestycydach, no ale jedyny naprawdę skuteczny na komary. Łyżka, czyli w sumie... Widelce łyżka. No widelce łyżka, tak, czyli łyżka. Powerbank, który może w sumie zasilić czołg. Bo to jest taki duży powerbank, ciężki, ale z niego mogę doładować sobie naprawdę większość urządzeń elektrycznych i naprawdę doładować. To jest już taki powerbank dość duży. Znak czasów, ale chyba ważny u każdego turysty. Turystyczna szczoteczka do zębów, też fajna rzecz. No i oczywiście latarka. Latarki mam zwykle przy sobie dwie. Czyli mam główną i zapasową. To jest latarka, z którą po ziemią latam. Biorę ją w teren, ma bardzo mocne, fajne światło. Słuchaj, ty jesteś bardzo dobrze zorganizowanym człowiekiem. Ja zawsze zarządzam chaosem, a tu u ciebie jest wszystko poukładane. Nie, nie. U mnie jak gdzieś idę w teren, to musi być wszystko naprawdę on, że tak powiem. Właśnie po to, żeby nie było jakichś problemów. Jarku, to teraz zajrzyjmy do środka. Jasne. W środku bielizny na zmianę, parę par skarpet, bo to się zawsze przydaje. Żywność taka zalewana, liofy wojskowe, znaczy nie wojskowe, tylko turystyczne. Kolejne skarpetki na zmianę, tego nigdy nie dość. Podkoszulek na zmianę. Docieplina, czyli, znaczy tak, rękawiczki, to się przydaje w górach nawet latem, co mogliśmy dzisiaj rano odczuć. Taka docieplina, pseudokalesony, ale też fajna rzecz. No i najważniejsze, czyli tak, mam śpiwór, mały letni. To jest mata, na której śpię. Czyli taka dmuchana mata, która dobrze izoluje od gruntu. Podusia, którą mi żona kupiła, dziękuję. Bo mi się naprawdę fajnie śpi. Dmuchana. To jest racja żywnościowa stosowana na szalupach okrętowych. Ja tym się żywię generalnie w terenie. Smaku próbowałeś, nawet okej. Strasznie tuczy, bo to jest tak zrobione, że można było tylko tym żyć. Smakuje jak dobrej jakości papier. Ale tak. Jest bez wątpienia bardzo pożywne. Oczywiście mam tutaj bluzę, czyli kolejną docieplinę. Jet boil, czyli kocher, taki kuchenka, bardzo szybko gotująca wodę kuchenka. No i w sumie dwie ostatnie rzeczy, to jest tak, stelaż i namiot, który jest przeze mnie przepakowany do starego pokrowca do śpiwora. Tu jest cały namiot, taki całkiem spory, co widzieliście. No i tu jest jeszcze pojemnik na wodę, który mieści 3 litry wody, tak, w części plecowej. Mogę sobie pić przez rurkę w trakcie marszu. I szczerze, to na lato kompletnie, totalnie wystarcza. Problemem są zimą, kiedy trzeba mieć cięższy śpiwór, kiedy się przydaje troszkę inny namiot, kiedy tych ciuchów jest więcej, no to zimą plorę plecaki duże, natomiast jak idę na jakiś wypad, będę robił zdjęcia, no to już jest plecak wtedy na grzbiecie nie 35-litrowy, tylko 100-litrowy. Ulele. Tak. I wtedy waży pewnie ze 40 kg. Nie, nie, aż tak nie. No plecak nie powinien przekraczać 1/3 masy ciała piechura. Nie zawsze się to niestety udaje. No dobrze, a jakie były najbardziej ekstremalne temperatury, w jakich spałeś i byłeś na takim bushcraft, czyli spałeś w terenie? Minus 17. Minus 17 stopni Celsjusza. Tak, właśnie tu w okolicach Hali Izerskiej. Na Hali Izerskiej nie wolno spać, ale w okolicach Hali było minus 10. No i co, jak to przetrwałeś? No właśnie dobrze, zadziwiająco dobrze. To jak trzeba się przed pójściem spać, trzeba zmienić bieliznę na suchą, najeść się, zjeść coś ciepłego, no i potem po prostu ubrać się. To nie jest tak, że nie powinno się wskakiwać do śpiwora rozebranym do bielizny. Jeżeli jest chłodniej, to można ubrać właśnie do ciepliny ciuszki, skoczyć do śpiwora albo do dwóch śpiworów. I sprawa jest prosta. Nawet jeżeli nie mamy kasy, to możemy się super fajnie bawić w lesie, bo są różne tanie markety z rzeczami turystycznymi. Tam są już naprawdę dobre jakościowo rzeczy. Nie trzeba mieć plecaka za 400 zł. Plecak za 80 zł jest często wystarczający. Można kupować rzeczy z demobilu. Ja całą kupę życia miałem plecaki wojskowe z demobilu, śpiwory wojskowe z demobilu, kurtki z demobilu. I to się, słuchajcie, fajnie sprawdzało. Ważyło więcej, okej, no bo zasada jest taka, że im więcej kasy się wyda, tym sprzęt jest lżejszy, tak? Ale słuchajcie, można się tak samo fajnie bawić
mając na grzbiecie plecak za 100 zł, który może być mniej wygodny, jak i plecak, nie wiem, za 1100 zł, tak? Tak samo fajnie można się bawić, nie wiem, mając kuchenkę za 20 zł i za 200. To jest chodzenie po górach i taka turystyka kwalifikowana ze spaniem w lesie, to jest super fajny sport, bo tu niezależnie od zasobności portfela można naprawdę fajnie spędzać czas na łonie natury. Super. Wow, ale to był odcinek. Moim gościem był Jarosław Wolski, ekspert niezależny. Dzięki wielkie, Piotrze, dzięki wielkie Państwu i zachęcam wszystkich do odwiedzania pięknych Izerek. Dziękuję Ci bardzo, że zabrałeś mnie, a także wszystkich widzów Historii Realnej na tą super wyprawę z Wolskim. Państwu dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jest wsparcie, są efekty. I na koniec, kciuk dla Zarysu, kciuk dla Legimi, zwieramy szyki, pomagamy razem Ukrainie. Zajrzyjcie na historiarealna.pl, to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki Ready is Bad i książki, a partnerem Historii Realnej jest KFD, polski producent żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Czołem! Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach, góry izerskie, wyprawa z Wolskim.